Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem w dosyć nietypowej scenerii, ale mam trochę czasu właśnie jak jadę do pracy, więc mogę nagrać dla Was ten odcinek, więc zaczynamy. A co się wydarzyło w poprzednim tygodniu? No, po pierwsze powrócił Roman Reigns po 30-dniowej regulaminowej przerwie, po tym zawieszeniu. Wystąpił na jednym z live eventów i na pewno jesteście po prostu z niebo wzięci, no i nie możecie się doczekać jego debiutu na evencie telewizyjnym. Na Twitterze za to Daniel Bryan i Mick Foley zaprezentowali nowe loga, odpowiednio SmackDown i Raw. No i wiadomo, jak to z tymi logami bywa. Jakaś mała gównoburza się wytworzyła, że wygląda to jak 5 minut w Photoshopie. Trochę podobna sytuacja jak z logiem PZU kilka dobrych lat temu, gdy zmieniali, też to wyglądało jakby wsadzili jakiegoś tam nastolatka do Painta, narysował kółko, zrobił gradient i było logo. Więc tak samo to wygląda. Nie wygląda to dobrze, no ale jak to bywa z logami marek, które są już wypromowane, po prostu ludzie trochę pojęczą i po chwili każdy się przyzwyczai. Dodatkowo jak zrobią to logo w 3D do jakiejś tam wstawki wideo, to na pewno nie będzie to aż tak źle wyglądało. Inna sprawa też, że to logo będzie gdzieś tam, jeśli będzie w rogu ekranu, to też będzie małe, więc też tak nie będzie kłuło w oczy, więc myślę, że nie będzie aż tak źle. Następna rzecz, mamy też zapowiedziany przyjazd ROH do Anglii, wystąpią w Liverpoolu, Leicester i Londynie. No ale niestety, no my mamy na naszym celowniku już progres, a więc nie pojedziemy na ROH, trzeba liczyć tutaj na KLA i jego relacje, a jeśli oczywiście pojedzie. Sprawdzałem lokalizację w Londynie, w której wystąpi ROH, no, że tak powiem, jest rozczarowująca. Wygląda to jak taka mała hala sportowa dziś na osiedlu lub też w mniejszej miejscowości. No nie, jednak progres ma tutaj o wiele lepszą miejscówkę na tą galę, na którą jedziemy. Kartki z kalendarza w tym tygodniu nie będzie, no ale taki nowy segment, czyli powiedzmy minuta z przeszłości. To będzie segment, w którym będę opowiadał o postaciach, wydarzeniach z wrestlingów z przeszłości, z momentu, kiedy to ja oglądałem nałogowo wrestling, a wy, bądź też część z Was, raczej nałogowo mogła lepić babki z miast. Na pierwszy rzut idzie Tank Abbott, zaproponowany zresztą przez Wacława. Tank Abbott, czyli no, ikona wczesnego UFC. Zresztą, co ciekawe, ostatnio miał walczyć z innym dziadem MMA, Danem Severnem, jednak do tej walki nie doszło, Tank Abbott nie przeszedł testów medycznych. No i niestety tej walki nie zobaczymy. Ale Tank Abbott to nie tylko UFC, to także właśnie epizod w wrestlingu, epizod w WCW, okołoroczny. Tank Abbott został sprowadzony do WCW po to, żeby stanowić jakąś realne zagrożenie dla Goldberga. Jednak no, nigdy do walki z Goldbergiem nie doszło. Niestety jego potencjał został jakoś tam zmarnowany. Przez cały czas był, powiedzmy, midcardowcem, może upper midcardowcem. I tak to wyglądało. Jak to się zaczęło? No, na początku feudował z Jerrym Flynnem, który miał też, ma czarny pas w taekwondo i miał jakieś tam małe epizody z MMA w przeszłości. I od niego jak zaczęli, ich finałowa walka była na gali sold out i tam ona miała jakby taką, powiedzmy, shootową formę, jako że obaj jakby nie byli też kojarzeni tylko z wrestlingiem. Co ciekawe, na tej gali Russo miał zabukować, przynajmniej jest taka plotka, że miał taki pomysł, żeby zabukować zwycięstwo Tanka Abbotta i wygranie pasa WCW, oczywiście nie zwycięstwo nad Jerrym Flynnem. No ale do tego nie doszło, no i Tank Abbott właśnie zawalczył z tym zawodnikiem, o którym mówiłem. Następnie miał feud z Big Alem, który zakończył się no, fatalną walką na gali Super Brawl, tak, Super Brawl 2000.
na tej... Co jest? Na tej gali doszło do fatalnego pojedynku. To był Ladder Jack on the Pole. Czyli no, witamy w WCW 2000. Tam po tej walce była dosyć, powiedzmy, zabawna, ciekawy segment. Tank Abbott groził nożem Bigalowi i to na pewno gdzieś tutaj się pojawi w rogu. No, WCW u swego schyłku. Następnie miał jakiś tam epizod tag team z Rickiem Steinerem, gdy ten odwrócił się od swojego brata. No a na końcu został fanem grupy boysbandowej, wrestlingowej Free Count i tak właśnie WCW dobiło fightera z UFC. Od bohatera do zera, no, może tak można to określić. Cały pobyt Tanka Abbotta w WCW to były lata 2000 właśnie. No, zadebiutował co prawda w 99 roku, ale to była końcówka, to był grudzień bodajże już, więc tak to wyglądało. Dobra, a co z lokalnego podwórka? Na lokalnym podwórku nadal KPW oczywiście sukcesywnie nagrywa i publikuje proma do ich gali Godzina Zero. Mi się tylko przewinęło właściwie jedno promo Kamila Aleksandra, no i tutaj trzeba powiedzieć, że to jest jedno z lepszych prom Kamila Aleksandra, więc Kamil, gratulacje. Na pewno szerzej o tej gali sobie porozmawiamy za tydzień w szóstym odcinku vloga. Dostałem informację, że muzyczne zakończenia tego vloga to ważna jego część, więc dzisiaj muzyczne zakończenie będzie sponsorowało radio. Zobaczymy, co grają. Ja nie znam. Jedziemy, to jest moja ulubiona muzyka do samochodu. Do jakichś przemierzania, zawsze mi się kojarzy z przemierzaniem jakichś długich odległości samochodem. Zawsze mieliśmy gdzieś tam na MP3 playerze. Jedź, kurwa.